Ale jaja. Piątek, koniec kampanii wyborczej, więc wszyscy robią konferencje. Prawie. Tu widać platforma pewnie, bo serduszka. W sposób odpowiedzialny będą dbali o polskie i regionalne interesy. W tym wypadku mówię tutaj o regionie województwa podlaskiego i mazurskiego. Ja wierzę w to bardzo głęboko, że to kandydaci Koalicji Obywatelskiej zyskają szczególne poparcie ze strony nas wszystkich Polaków i że 9 czerwca odniesiemy sukces, ale to będzie oznaczało, że najlepsi z najlepszych będą stanowili polską reprezentację w Parlamencie Europejskim w tym okresie tak trudnym z punktu widzenia Europy, Polski, a szczególnie naszego regionu. Zachęcam do głosowania na kandydatów w Koalicji Obywatelskiej. Pani wojewodo, dlaczego przejścia w Lubelskim są otwarte, jest samochodowe, a u nas są zamknięte? Teraz później porozmawiamy, dobrze? Później będą pytania na koniec. Potem to przeważnie nie odpowiadają na moje pytania, wie pani co? Proszę nie przeszkadzać, dobrze? A nie przeszkadzam, ja zadałem pytanie. Miło mi, że w ten piękny czerwcowe, to piękne czerwcowe popołudnie możemy się dzisiaj spotkać, żeby podsumować ciężką pracę naszych kandydatów, a przede wszystkim podsumować ciężką pracę przez 5 lat w Europarlamencie i teraz w trakcie kampanii wyborczej naszego aktywnego frankowskiego. Tomku, to była dobra robota przez te 5 lat, ale też pot i łzy ciekły w trakcie tej kampanii wyborczej. Zrobiłeś, przemierzyłeś wiele kilometrów i zrobiłeś naprawdę wiele, aby spotkać się praktycznie ze wszystkimi twoimi przyszłymi wyborcami. Cieszę się, że mamy takich kandydatów na naszych listach. Cieszę się, że 9 czerwca naprawdę państwo będą mieli wybór silnej Polski w silnej Unii Europejskiej. Tylko to gwarantują kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Więc 9 czerwca chciałbym wszystkich państwa zaprosić do lokali wyborczych. Zagłosujmy na listę Koalicji Obywatelskiej, zagłosujmy na nasze mocne nazwiska, ale zagłosujmy również na naszego lidera podlaskiego Tomasza Frankowskiego. A cieszę się, że również na naszej konferencji było dwóch przedstawicieli innych partii. Widzę, że panowie po prostu przekonują się do Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dobrze, bo Koalicja Obywatelska wygra te wybory. Koalicja Obywatelska gwarantuje dalszą silną pozycję Polski w Unii Europejskiej, ale my nadal mamy zakasane rękawy i nadal do godziny 24 do ciszy wyborczej pracujemy na rzecz naszych kandydatów i rozmawiamy z wyborcami. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za udział w kampanii, za wszystkie ulotki, za wszystkie banery, za wszystkie billboardy rozwieszone. Państwu oczywiście również, a Państwa przed odbiornikami radiowymi, telewizyjnymi zapraszam już w najbliższą niedzielę na wybory. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zwyciężymy! 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 To ja ponawiam moje pytanie, panie wojewodo. Dlaczego przejście graniczne są? Spotkam, ale... To proszę, proszę. Chętnie nagram pana wypowiedź od razu. Panie Rafale, pan ma jeszcze wyborczą kampanię. O właśnie.
Ciężko te role pogodzić. Naprawdę, proszę. Nie, pytanie jest, w imieniu mieszkańców tego województwa. Proszę wykorzystać na to, żeby zachęcić do swoich wizji jak najwięcej osób. My też się właśnie... Myślę, że wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego chcieliby, żeby przejścia graniczne były otwarte w województwie podlaskim. Też tego chcemy, A, to ciekawe. Panie wojewodo, więc krótko odpowiedź. Z przyjemnością się z panem spotkam, będziemy rozmawiać. A dzisiaj nie dostanę odpowiedzi, tak, na ten temat? Trudno. Widocznie pytanie było za trudne. Pan rozważał sprawę otwarcia przejść granicznych, tak? Pytałem, bo w województwie lubelskim są otwarte przejścia graniczne. Nie, co pan takie... Oczywiście, w Terespolu. Panie, Terespolu to centralne na Europę. No, lecie, panie, więc... to jest jedyne przejście łączące Europę ze Białorusią. Ze wschodnią. Białoruś przychodzi, ale panie, Terespol musi być ciągle otwarty, bo to jest transport, pan wie, na Chiny, na Azję, ten, dlatego. No chodzi dobrze, o przejście graniczne. A dlaczego Kuźnica i Dobrowniki są na przykład no, otwarte właśnie dla pytam pociągu. Pana, pan o to pytał? Tak. No i co powiedział? Nic, że spotka się ze mną i udzieli mi odpowiedzi. Dzisiaj mi nie odpowie na to pytanie. Wie pan, ja jestem ciekawy, ja po prostu chcę się dowiedzieć czemu. Plączy sprawy Terespola z ruchem przygranicznym, to nie ma nic. Jak to nie ma nic wspólnego? No skoro pan tak uważa. Spróbujemy jeszcze zaliczyć drugą konferencję, chociaż pewnie tam to się już skończyło, bo Konfederacja była na tapecie.